Musisz to zrobić w Brawl Stars, bo jeśli nie, to tak naprawdę zjebałeś sobie już święta. A tak na poważnie, to wiecie, że jest nowa postać w grze i żeby ją zdobyć, no to musicie zrobić 500 000 obrażeń. Wystarczy jakieś 15 minut gry i macie. Zapraszam do odcinka. A więc witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i Gray został odblokowany. Dzisiaj go w końcu wytestuję. Ja wiem, że Wy go już testujecie od poniedziałku, ale teraz przyszła moja kolej. I co? Może na samym początku go ulepszymy. Jaki tu jest wybór w ogóle? Aha, dlaczego? Aha, to zużywa to i to? Aha, i wtedy tracimy mniej golda. Albo musimy mieć to i to? Poważnie? To? Specjalne? Co to jest? Punkty bossy. O kurczę, dobra. Który mamy level, słuchajcie? Mamy level 4. I teraz tak naprawdę zaczyna się zabawa. Ale może ja przejdę sobie... Gdzie? Zróbmy sobie Brawlballa, tak? No, myślę, że będzie spoko. Jak w ogóle działa ta postać? Słuchajcie, ja jeszcze nawet nie miałem okazji wytestować, jak ona działa. Aha, no to jest taki pocisk z palca. Super. O, dobra. Rosę. Ja oczywiście gram na jakieś boby. Ej, w sumie to nawet spoko bije, wam powiem. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Super, ja bym chciał mieć ulta, bo wtedy mogę użyć tego teleportu, nie? O, cyk. I tutaj rzucamy. Aha, i od razu tak przerzuca. No to jest, słuchajcie, ciekawe. Dobra, emotka. Tak, mamy... O! Mamy gola, proszę Państwa. Ekstra. W sumie, z tego co widzę, no to Gray. Myślę, że może być fajny na mida. O, patrzcie to. Dobra. I teraz bym sobie jeszcze wszedł. Cyk. I w tym momencie brameczka. I tak, słuchajcie, grać Mike VCR zdobył w tym momencie gola. Mamy w ogóle jakąś misję? W ogóle zobaczcie sobie. Zadaj 1 000 000 punktów obrażeń i wtedy dostaniemy chyba... Nie wiem, co to jest. Albo to jest spray, albo to jest jakaś odznaka. Coś takiego. Ja wam powiem, że Gray spoko, jeśli chodzi o BB. Myślę, że też na duo mógłby być nawet dobry. Nie wiem, jak na solo, moi drodzy widzowie. Dobra. Tutaj VCR się rozgrzewa. Mamy nitę, tak? Ale... Kurczę, z tego co teraz widzę, jest mega długie przeładowanie. Patrzcie to. W tym momencie możemy zrobić coś takiego. Aja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 j. Prawie, ale wiecie. Jumpujecie na gościa z... W ogóle jak to się wchodzi? Aha, cyk, dobra, teleport jest użyty. Czemu znowu jest Rosa w enemy? Kolejna Rosa w enemy, widzowie. Dobra. Mike VCR. Więc widzowie, jak jeszcze nie zrobiliście tej misji, to róbcie, róbcie. Aha, 1234... Oj, nie trafiłem, okej. Okay. Dobra, super. Patrzcie tutaj. Patrzcie to. Cyk i od razu jestem już w tym miejscu. Ja oczywiście autoaimuję teraz. Ej, długie przeładowanie ma. Długie, mega długie przeładowanie. No, tutaj mogłem sobie zautoaimować. Gram w ogóle na jakieś boty, nie? No, gram sobie na jakieś boty. Okej. Okay. Jestem mega w tym momencie skupiony. O, jakby 8-bit dał turret, to wtedy ten damage byłby, słuchajcie, zwiększony. Aha, mogę sobie tak tepnąć. Tapnąć. Dobra. Coś takiego. O, trafiłem. W sumie spoko ma zasięg. Dobra, cyk. O, to na boty się widzowie gra, więc jest mega banalna rozgrywka. Ej, w ogóle zrobię zaraz misję i tak robię karnet. Tu mi odebrało nagrodę z automatu. Kto wie, może go kupię, widzowie, ale nie jestem jeszcze pewny. W ogóle jak będzie dużo lajków, no to kupię. Nie wiem, jak długi jest zasięg Greya. Może coś ala... Oj, teraz bym zrobił dobrą akcję. Może coś ala... Brock, Piper. W sumie dawno nie grałem tymi postaciami, okej? Okay. Ale wydaje się tak jakby zasięg Brocka. Super ma. O, cyk, zabiłem go. Jaka animacja zostaje po tym. No. Aha, Penny mnie to walnęła, no. Dobra, Kinia tu gra, proszę Państwa. Mamy jakąś Polkę w teamie. Super Kinia, ekstra. Wysłam Cię emotkę, Kinio. Ty grasz tą postacią z karnetu. Ja nawet jeszcze tej postaci, słuchajcie... Nie widziałem jej ani nic. O, dobra. Cyk. W ogóle tym Grayem to można sobie autoaimować.
A Amogus próbuje trickshotować. To mi się to w ogóle nie podoba. Aha. Dobra. No, Kinia. Lecisz, Kinia. Super. Kinia w tym momencie strzeliła gola. Proszę Państwa. Co tutaj się wyprawia? Okej. Okay. Cyk, leży. Super, ja zabiłem. Może szybko jakiegoś teleporta zrobię? Podasz, czy nie? Dobra. Ej, kurde, ja chciałem trafić bramkę. Poważnie? O, zrobiłem w tym momencie, dobra. W sumie możemy zrobić delikatny opening tego. 585 golda. Gemy. Super, i teraz mamy punkty. Wiecie, co wam powiem? Że chyba sobie wrzucę do tego Greya. A nie. Co się w ogóle wydarzyło? A, 40 punktów chromatycznych. Okej. Ale jak to się dzieje w ogóle? O co w tym wszystkim chodzi? Punkty? W tym momencie mi leci 8-bit, jaka animacja! LOL! A ja, to ja sobie nie mogę wybierać? Jaki będzie następny brawler? Wybierz zadymiarza, możesz w każdej chwili zmienić wybór. Okej. No to na przykład chciałbym, nie wiem... Myślę, że pszczołę. 925? A można nawet sobie wypróbować, no ale to... To nie ma sensu, dobra. Aha, trwa w tym momencie odblokowywanie. Okej, okay, 20 gemów, super. I 160 punktów. Ale ja nie wiem, co jest grane z tymi punktami. Jak to się w ogóle wykorzystuje teraz? Wejdźmy sobie na przykład do takiego Greya. A nie, tutaj mamy tego Goose'a. A gdzie jest Grey? Aha, czyli... Ja już tak jakby tutaj dostałem to. Widzicie, ja to jestem po prostu masakra. No i dobra, i który mamy level? Poziom 7 już. Czyli w tym momencie mógłbym odblokować sobie gadżet bez żadnego problemu. Tak, tak. Kurde, opłaca się w sumie. To jest 13 razy wartość tego pasa. Dobra, zrobimy sobie mecz solo. Soluwa szybka. No i teraz bije po 1500. Nie wiem, ile bije na wymaksowane. Ale spoko. Nie no, na solo to może odda tutaj widzowie na low puchach. Dobra. No ja sobie będę powoli pasa robić, nie? Robię sobie pasa i elo. Patrzcie się, to w ogóle tą postacią można sobie outtime'ować. No jakby mi tu rzucił bombę, nie? To bym zrobił odlot od razu z automatu. Bo ult to można stosować do podjazdu. O, do podjazdu jest spoko, nie? Na takim solo. Wiecie, o co chodzi. No ta postać dobrze bije. Widzowie, dobrze bije. Cyk. I z automatu leci. I w tym momencie mam 7 gemów. Czyżbym zrobił winka Greyem? Zostało ich jeszcze dwóch. Jeszcze ja i dwóch zawodników. Ale oni się pewnie gdzieś kampią, kurczę. Dobra. Okej. Okay. Super. Dobra, tam jest chyba beczka. Beczka boomer. O, to coś dla mnie mi chyba. Patrzcie, po 2714. W tym momencie 10 Power Cubesów. Tylko gdzie jest ten ostatni zawodnik? To jest pytanie. Ja go w ogóle tutaj teraz podjadę sobie ultem, nie? Dobra. Czy jednak WO jeszcze nie wypadł z formy. Okej, okay, tam jest. Karl. Patrzcie to, robicie tak do gościa? I cyk. Można po prostu outtime'ować. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Brawl Stars. Ja się wam widzowie żegnam. 26 tysięcy damage'u zrobiłem. Super, ale czekajcie, bo chyba jeszcze możemy zrobić szybki opening. 585 golda. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. My widzimy się w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.